października 2021 roku, kiedy już nie będzie pandemii, kiedy zapomnimy o tym strasznym czasie, kiedy siedzieliśmy w domach i w maseczkach, spotkają się tutaj dzieci, młodzież, spotkają się wolontariusze, nauczyciele, nauczyciele akademicy, spotkają się koła naukowe, spotkają się profesorowie, docenci, doktorzy, magistrowie i magistranci po to, żeby świętować Dzień Nauki. Będzie się odbywał piknik nauki, eksploracje. Obowiązkiem, a nawet powiedziałbym misją naukowca jest to, co nazywamy popularyzacją, a obecnie edukacją. Mówi się też o trzeciej misji uniwersytetów właśnie w takim kontekście odbioru tego, co powstaje w laboratoriach, w pracowniach, w archiwach. I to decyduje o tym, że po prostu nauka żyje. Nam jako uczelniom zależy na tym, aby te dzieciaki tę ciekawość na pikniku pozyskały, bo celem tego pikniku jest to, aby wzbudzić wśród tych dzieciaków ciekawość otaczającego świata i wzbudzić wśród nich właśnie ciekawość i odkrywanie sposobów rozwiązywania problemów otaczającego świata. Świat jest zrównoważony i ma być zrównoważony i nie osiągnie tej równowagi, gdyby nie współpraca. Dlatego współpraca organizacji pozarządowych i najważniejszych na Podkarpaciu uczelni wyższych jest niezwykle ważna, żeby osiągnąć takie właśnie zrównoważenie. Wiedza, która jest przekazywana na uczelniach i popularyzacja tej wiedzy, popularyzacja nauki, która dzieje się w stowarzyszeniach, w naszym stowarzyszeniu, Stowarzyszeniu Ekoskop i w Stowarzyszeniu Upowszechniania Wiedzy Explores, może osiągnąć taką równowagę. To, że wykonaliśmy ten eksperyment, świadczy też o jednym, że eksperymentować można zawsze i wszędzie, że nie potrzeba bardzo wielkich sal, wielkich laboratoriów, sprzętu drogiego, że wystarczy lejek, troszkę rury, żeby dokonać jakiegoś eksperymentu i to jest najważniejsze, bo przez to poznajemy ten nasz świat, który nas otacza i my ludzie w nim próbujemy go okiełznać.